Cześć wszystkim. No, Opłan 7. Nasze ciąg Arkanum. Dobra. Schodzimy na dół. Co my tu mamy? Znowu zombiaki. Dobra, idźcie przodem, drużyno. W sumie... Ciężko mi czasami kliknąć w czasie rzeczywistym na... A te zombiaki 11%. Serio? Dobra. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Moja drużyna, idźcie przodem. Dobra. Jeszcze jest do wzięcia. Jakaś beczka. Zamknięte. No, amen. Dobra, dzięki Virgil za pomoc. Bardziej chyba nas interesuje druga strona. No, bo niezła seria. Trochę staram się strzelać ile mogę, aż to daje nam dodatkowe doświadczenie, ale... Ale trochę zużywa nam to pociski. Dobra. Mamy tutaj kilka rzeczy. Tylko ta skrzynia. To niby miała pułapkę, ale nie widziałem, żeby cokolwiek się wydarzyło. Jakaś zbroja, łuk i strzały, których nie potrzebujemy. Otrzymaj to dla nas dobry ogrze. Coś jeszcze mamy? Chyba nie. Dobra. I mamy to, co nas najbardziej interesuje. Czyli nagrobek. Trochę waży. Czy można domyśleć. Ale damy sobie radę. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o te krypty. Wracamy z powrotem do naszej... jak to się nazywa? Mocodawczyni? Zleceniodawcy? Dobra, możemy też zajrzeć do Forbidden Pit. To przetłumaczyć. No, szybko wyskoczył ten kot. Jakaś dziura. Szczęście nie musimy. Nie musimy schodzić tam. Jesteśmy teraz w walce, okej. Dobra, pozbądź się tego, proszę. Dobra. Ogryż wszystko wziął. Co ty tam znalazłeś? Złoto. Dziękuję. Coś jeszcze? Nie wiem w sumie. Ciężko powiedzieć. No i to chyba w sumie tyle. Tą miejscówkę ponoć też można wykorzystać do expienia, bo te pająki ponoć się codziennie pojawiają ponownie, więc... Na to też wykorzystać. Ja trochę by to pewnie trwało. Dobra. O! Nikt nie ucieknie molchańskiej ręki!
Molchańska ręka? Obawiam się, że nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Co? Nie jestem osobą, której szukacie. Dobra, chyba się go nie przekona bez perswazji. Dobra, czemu zawaliłem jeden strzał, który większość mu zadał obrażeń? Będę musiał to sprawdzić jeszcze raz na nagraniu. Dobra, trochę złota. Trochę wartościowych rzeczy. Dobra. Momencik. Czy tobie nie brakowało czasem hełmu? Nie, oboje już macie po hełmie. Virgilowi mógłbym dać te rękawice, tylko zastanawiam się. Dobra, jeszcze mu nie dają szansy do krytycznej porażki. Gdyby był jeszcze trochę bardziej magicznie usposobiony, to by zaczęły mu dawać. Ale póki co jest jeszcze ok. No, jakieś buty, jakieś rzeczy. Sprzedamy to śmieciarzowi albo komuś innemu. Dobra. Ale najpierw do naszej mocodawczyni. Tak, jesteśmy trochę przeciążeni. Witam panią. Mam, proszę o to. Pan Willsby może chciałby to kupić. Chyba gdybyśmy to powiedzieli, to chyba po prostu nas zaatakowała. Zgodziliśmy się na 250 monet, jak pamiętam. Proszę, tutaj masz. Miło się robiło z panią interesy. Dobra. Tyle w tej kwestii, jak nasze nastawienie? Całkiem spoko. To dobrze, mamy nazwijmy to, że mamy bufor na teraz na robienie jakichś zleceń dodatkowych. Dobra, zanim się zajmiemy zleceniami, musimy trochę ogarnąć nasz ekwipunek. W okazji, w sumie jak będziemy w sklepie technologicznym, to może jakieś cylindry do rewolwera by się znalazły. To by nam pomogło trochę. 172. Ciekawe. Karabin myśliwski też będzie nam potrzebny prędzej czy później. Jak porównamy go sobie do naszego rewolwera, to wcale nie jest dużo lepszy, ale to może kiedy indziej. Dobra, pytanie, za ile odsprzedamy mu wyśmienity rewolwer? No, trochę jest na tym zysku. Dobra, poza tym on nie będzie zainteresowany za bardzo tym, co tu mamy. Dobra. Pytanie, Virgil, jaką ty masz zbroję? Masz chyba lepszą niż... Tak, dokładnie. Dobra. Już nie tylko zbroję. Zaraz się temu przyjrzymy. Dobra. To też jesteś w stanie kupić. Co do reszty? Te rzeczy raczej chcemy poidentyfikować, zanim ich się pozbędziemy. Dobra. Tak, tych butów nie chcę. Dobra, on ma też ciekawe rzeczy. Na przykład dobre miecze.
Który jako tako moglibyśmy Sogowi dać, ale on już ma w sumie dobry miecz. Quality Axe, całkiem niezły topór. Zbroja płytowa. Niezła, niezła. Na razie chyba jeszcze takich rzeczy za bardzo nie potrzebujemy. Miedziany pierścień drugi może się nam przydać. Naoliwiona zbroja. Chyba jest trochę lepsza od ćwiekowanej zbroi, ale... Dobra, co do rękawic, ma też całkiem spoko rękawice, ma też buty. Chyba nie będę za bardzo wydawał pieniędzy na takie rzeczy, raczej będziemy takie rzeczy ściągać z pokonanych przeciwników, nazwijmy to. Dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o jego. Musimy chyba uważać. O! Zwłoki. Zostały już sprzątnięte, spoko. Może już nie musimy tam uważać, jak będziemy tamtędy przechodzili. Dobra. Czy coś od ciebie, Saletra, zawsze się przyda? Coś od pani? Chyba to nam nie będzie póki co potrzebne. Za to możemy zawsze kupić coś do leczenia i trochę bandaży. Dobra, tyle. Gdzieś był jeszcze taki sklep z magicznymi przedmiotami. Niedługo poszukamy. Że będzie miał lepsze ceny niż ta. Co się nazywa? Kurczę, zapomniałem znowu słowa. Dobra, ty dobry panie. Też bandaże się nam przydadzą, dziękuję. Saletra również. Trochę więcej leczenia, czemu by nie? Mamy troszkę pieniądza, możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. A propos technologii. Dobra. Właśnie, czy ty zechcesz kupić te buty? Nie. Dobra. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Zejdziemy do tej handlarki. Poprosimy, żeby poidentyfikowała te wszystkie magiczne rzeczy, które znaleźliśmy. Dobra. Bo tak, gdzie to powinniśmy pójść? Doki. A może warehouse? Nie, nie tu. Doki. Dobra. Tak, co na najbliższym... Dobra, w najbliższej przyszłości będziemy dalej inwestować w strzelectwo. A potem jeszcze mam kilka innych planów. Dziękuję. Chyba na tych częściach do rewolweru możemy zarabiać, więc też je z grubsza będę zbierał. Dobra, chłopaki. Dajcie wszystko magicznego, co wam się trafiło.
przykład jeszcze to i to. Dobra. Mam nadzieję, że uda nam się na tym zarobić. To spoko, spoko. Okej. Może, że tego nikomu nie daliśmy. To w sumie tyle, co? No. Dobra, czy chcesz od razu coś kupić? Dobra, łuk nam nie będzie potrzebny. Umagiczniony miecz. Tutaj zbrojona nie chcę kupić. Elficki krótki miecz. W sumie co jest lepsze? To ma lepszy bonus do trafienia. Dobra. Zobaczmy, Virgilu. Czym byłbyś bardziej zainteresowany? Tamtym. Dobra, to ten sprzedamy. Buty dla ciebie i te buty. Dobra, resztę możemy sprzedawcy złomu sprzedać. Dobra. To chętnie kupi. Nawet tą przeklętą zbroję kupi. Ciekawe, co on z nią by zrobił. Może lepiej nie wiedzieć. Coś masz interesującego? Chyba nie. Dobra, moglibyśmy ten sprzedać, ten już też ten miecz. Ale myślę, że go chyba zachowamy sobie na przyszłość. Jeszcze nam się przyda. Dobra. To wracamy teraz do robienia dalej zadań pobocznych. Ile mamy złota? 2400. Chyba nie do końca na wszystkim wyszliśmy na plus. Ale dobra, nieważne. Dobra, kolejne zadanie, które nas interesuje. Bodajże znajduje się tutaj. W czym mogę ci pomóc? Chyba się nie spotkaliśmy, madam. Gdzie moje manery? Jestem Elvrim Glazerblau. Proszę, poczuj się. Nazywam się Karl, miło mi cię spotkać. Rabunek, o czym ty mówisz? Jest mi bardzo przykro. Czy policja ma jakieś ślady? Policja rzadko łapie przestępców. Jest tutaj gazeta, która to opisuje. Czy mogę zaoferować moje usługi w znalezieniu malowidła? Czy mogę zapytać o jakieś o szczegóły? Jak się włamano frontowymi drzwiami? Czy ktoś ma klucze do domu? Kto wiedział, że malowidło jest w domu? I to w sumie tyle. Dobra. To jest takie dosyć chyba proste zadanie. Niezbyt wiele warte. Mamy znaleźć złodzieja. Złodzieja sztuki. Jakby to ująć. Dobra, najpierw musimy się udać do pewnego klubu. A właśnie, skoro już tu jesteśmy. Tak, to jest ta gazeta, która opisuje. To malowidło, które zostało skradzione. W każdym razie, skoro już tu jesteśmy, możemy jeszcze udać się do jednego miejsca. A dobra, nie tutaj. Na stację kolejową. Chyba do tego pana. Albo i nie. A może do tego? Kim jesteś? Jestem Jared. Jesteś Jared?
Czy znasz dziewczynę imieniu Wilhelma? Tak, mam dla ciebie list od niej. Wilhelma, gdzie ona jest? Przykro mi, nie żyje. Moje kondolencje. Czy możesz zamówić dla niej nagrobek? Oczywiście. Bla, 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 oczywiście. Dobra, to był, tak, jedna z ofiar katastrofy, od której wzięliśmy ten list z jej zwłok. No, całkiem nawet sporo doświadczenia na tym zrobiliśmy. Ekstra. Dobra, ile mamy teraz szans trafienia? 75. Cyk. Teraz mamy 95. Tak. Przy okazji możemy się nauczyć teraz bycia ekspertem strzelactwa. Eksperci są albo w Czarnokorzeniu, albo w Zamglonych Wzgórzach, więc na razie chyba tam się nie będziemy udawać. Eksperckość strzelania daje nam taką opcję, że... celowane strzały są, mają mniejszą karę do trafienia. Czy mogę wejść na drinka? Proszę, dziękuję. Mam pytanie na temat rabunku rabunek. Czy mogę zapytać się o tej nocy? Czy był tutaj wieczorem? Pan... widzę. Kto mógł źle życzyć panowi Gorsglulu? Nikogo nie wiem, który... Nikt, kogo bym znał, dobra. Czy ktoś był tutaj w tego wieczoru? Tak, mogę ci sprzedać tę informację za 50 sztuk złota, jasne. Dziękuję za pomoc. Muszę iść sobie. Dobra, to mamy tą informację. Widzimy, że jedynym... Wszyscy byli członkami, tylko pan Rory Limes był gościem danego wieczoru, kiedy skradziono malunek, czy raczej obraz. Dobra. On musi nam otworzyć. Co to za gazeta? Okej. Ta sama kopia. Ciekawe. Tylko co kojarzę, mamy pogadać z tym panem. Mów, krasnoludzie. A chyba, że nie wiesz jak. Witaj. Kim jesteś? Bla, 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 bla. Lepiej nie zadawaj takich pytań, przyjacielu. Mogą wprowadzić takiego bloke. Nic ponia jak ty w kłopoty, bla, 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 bla. Dziękuję za poradę, przyjacielu. Czy chcesz... Czy masz ochotę na małą robótkę? Tak, chętnie, jestem tu nowy. Robota nie jest zbyt trudna, ale... ceną za porażkę jest śmierć. Czy się rozumiemy? Tak, co muszę zrobić? Musisz zabrać to bezpośrednio do adresata. Nie możesz patrzeć na notatkę. Zapłacimy ci 100 sztuk złota za problem. Okej. Okay. Zajmiemy się tym. Dobra, gdzie to właściwie miałem dostarczyć? Well... 36 Low Dervish Row. Okej. Czy to mamy? Zdaje się, że to jeden z tych. Dobra. Przejdźmy się do doków. Przejedźmy. I tam powinniśmy to znaleźć. Koment, skoro już tu jesteśmy, gdzie jest sklep z magicznymi rzeczami? Chyba tam. O, tutaj widzę. Dobra, przejdźmy się jeszcze tam. Patrzymy, może jakieś fajne rzeczy będą.
tutaj mamy? Dolores Beston. Z nią też pogadamy później. To jest medium. O, Gazeta Tarancka. Tutaj też możemy wstąpić. Witaj, jak masz na imię? Jestem Karl. Masz jakąś robotę? Cóż, jestem jedynym, który przetrwał katastrofę Zephyra. Czy to się nadaje na... Za 500 sztuk złota, żebyśmy opisali mu naszą historię. Jasne. Dziękuję za zrozumienie, możemy zaczynać. Tak, jako jedyny przeżyłem. Była wielka eksplozja, bla bla bla, nie widziałem. Nie widziałem nic w powietrzu, ale słyszałem odgłosy strzałów, słyszałem silniki, były dwie jakieś inne maszyny, był również inny wrak niedaleko sterowca, jakiś dziwny pojazd. Tak, tyle udało mi się samemu ustalić. Dobra, to tyle. Ustaliliśmy kasę. Łatwa kasa. Jedynym minusem tego jest taki, że nie będziemy mogli się wykpić od morderców molchańskiej ręki. Gdybyśmy mieli perswazję, to teraz nawet z perswazją nie będziemy w stanie się... tak, powiedzieć im, że nie jesteśmy tym, kogo nas szukają. Tym, kogo szukają w każdym razie. Dobra, zobaczmy, co ty masz. Ma trochę rzeczy. Ciekawe, że ma również mechaniczne rzeczy. Ciekawe. Jest tarcza, która ma tym większe AC, im gorzej, tam im bardziej źli jesteśmy. A ponieważ jesteśmy technikami, to nam nic nie daje. Coś jeszcze masz? Masz trochę ciekawych rzeczy. Masz na przykład małą... kolczugę. Byłby lekki upgrade dla nas. Ma też całkiem niezłe buty bojowe. Prędkość plus 5. No dobra. Fajne rzeczy. Jak już będę miał pieniędzy w brud, to może się przejdziemy i pokupujemy. Ale na razie co, póki co jestem nadal w trybie z rzędy. A co ty masz? Ciekawe. Czegoś takiego nie pamiętam w podstawowej wersji. Venom Shielded Garment. Coś, co ma odporność na trucizny. 80%. Ciekawe. Masz laskę szamana. Masz magiczny sztylet. To może nam się przydać niedługo. To zbroja złodziejaszka. Gnomowa zbroja. Masz trochę jakichś różnych zwojów. Amulet Doriana. Odporność na magię. No dobra, też ma całkiem spoko rzeczy. Dobra. Przejedźmy się do doków. To jest chyba pan, który również ma ciekawą rozmowę. Witaj, Bloke. Bloke to, jak już wiem, coś obraźliwego. Nazywam się Torm Garg. Powiedz, czy znasz... czy znasz De Cezara? Czy znasz taką osobowość jak De Cezar? Nie znam go. A, to oczywiste. Jeżeli spotkasz go, powiedz mu, żeby wziął swój tyłek do Subterranean Kiosk na Kies McBroadway. Miał się tutaj stawić godzinę temu. Dobra.
kolejne zadanie, którym się zajmiemy. O, miałem na myśli tego gościa, z nim jest ciekawa rozmowa. Nie lubię twojego smrodu, ty... Roten? Spleśniały krasnoludzie. Twój umysł jest zawsze świeży. Nic dziwnego, nigdy go nie używasz. Mógłbyś zdobyć robotę w, jako cel dla plutonu egzekucyjnego. Idź sobie albo podetnę ci brodę. Leniwy krasnoludzie, jak to shiftless, bez etatu? Jesteś skazą tego świata. Nie jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Nikt nie mógł być. Spadaj. Dobra, możemy tak... Nie będę tego tłumaczył, bo trochę mi to zajmuje. Myślę, że nawet... Że nawet lubisz ubliżać ludziom. Taka jest zgadłeś mój sekret. Niech bogowie przebaczą mi. Nie mogę się tym oprzeć. Nazywam się Samim White, ale ludzie mówią na mnie Sami. Jestem Karl. Co robisz? Dobra, możemy dalej go obrażać, ale nie ma tu nic przeciwko. Dobra, to jest chyba jakiś mistrz hazardu czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Nic więcej chyba z nim nie będziemy mieli do czynienia. Dobra. Doki, doki, doki. A, tu jest chyba ubogi. I co, znajdź robotę. Tak, obrażanie ubogich zazwyczaj obniża nam charakter. Jeżeli za dużo nam wzrośnie charakter, to możemy tak go sobie trochę obniżyć. Dobra. Dobra. To jest chyba tutaj, co? Tak. Jest trzech ludzi. Dobra, ogra postawimy z przodu i zagadamy do nich. Jesteś kurierem. Daj mi notatkę i załatwmy to. Tutaj jest. Proszę, to 100 sztuk złota. Spadam. Dobra. Trochę zdjęło charakteru. Ale to nie wszystko, ponieważ jesteśmy zainteresowani, co było napisane na tej notatce. Jak spudłowałem 10% szansy trafienia. Ała, ała. Dobra. Trochę... Ej! Wskazywanie celu trochę boli mnie w tej grze. Nieźle. Ładny strzał Sogu. Dobra. Ale co nas bardziej interesuje? To na pewno uda nam się sprzedać. Jest ta notatka. Paszport jakiś ma. Dobra. To już nie potrzebujemy tej notatki. 57 Mulligan Bone Alley. Dobra, to jest ta notatka, którą im dostarczyliśmy. I tam się zamierzamy za chwilę udać. Czy coś jeszcze? W sumie nie.
A nic więcej tutaj nie ma, dokładnie. O nie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Problem jest taki, że będziemy musieli się tutaj szybko oddalić. Zanim przyjdzie strażnik. Dobra, oddałem tą notatkę? Nie. Dobra, nieważne. Proszę cię. Możesz to zaatakować? Dobrze. Dobra. Dobra, tamten człowiek się nas przestraszył. Ale chyba poza tym nic poważnego się nie wydarzyło. Dobra, pytanie czy... Dobra, to był fałszywy alarm. Dobra, musimy poczekać aż sobie przejdzie i zaraz tam wrócimy. A nie. Kim ma duży zasięg wykrywania. Dobra. Wiecie co chcę uzyskać? Czy chcę ich zabijać w takim razie? W sumie dajmy sobie spokój. Znamy adres, o który nam chodziło. Już nie potrzebuję. Pięćdziesiąt siedem, to chyba gdzieś tutaj było, czy nie, to jeszcze dalej. Trochę to wykrywanie strażników bywa trochę denerwujące. I tak znikąd po prostu wykrywają, że kogoś zabiłeś. Że? 57. Dokładnie tutaj. Tam jest kolejny strażnik. Mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko. Te drzwi są zamknięte. Okej, okay, Virgil sobie poradził z tym. Ciekawe. Wszedłeś do złego domu, sir. Powinieneś wyjść. Chyba nie. Dobra, zobaczmy jak to strażnik na to zareaguje. Chyba nie ma nic przeciwko. Gość ma klucz. Jakiś młot. Dobra, w każdym razie mamy obraz. Jest jeszcze inny sposób, żeby znaleźć ten adres. Kurde, no. Musimy to sprytniej zrobić. Dlaczego idziesz? Chciałem tylko, żebyś strzelił. No, musimy uważać bardzo na strażników. Dobra. Czekajmy, zanim nas zauważy. Dobra. Jest jeszcze inny sposób, żeby zdobyć ten adres. Mianowicie możemy zajrzeć do archiwów miejskich i znaleźć
Odnośnie tego pana, który był gościem w tym klubie dla dżentelmenów. Tego dnia, tej nocy, kiedy było bla 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 bla. Kiedy była kradzież. I wtedy też tam zobaczymy, że on jest właścicielem tego składziku. Dobra. Mamy pani malowidło. Dziękuję. Dobra. O, trochę zjechała charakteru w złą stronę. Zrobiliśmy na tym 300 sztuk złota. Samo malowidło było warte 55 tysięcy sztuk złota. Gdzieś to można było wyczytać. Więc chyba troszkę nas zrobiła w konia ta pani. Dobra. Dobra, tutaj chyba jeszcze możemy załatwić jedną rzecz, a mianowicie tutaj znajdziemy tego De Cezara. To nie ty. Jestem Matt De Cezar. Mam dla ciebie dostarczyć wiadomość from Toma Goraka, tak? Czeka na ciebie w jakimś miejscu, tak? Okej. Wygląda na to... Kim jesteś? Dlaczego sprowadziłeś ich do mnie? Co? Nie wiem, o czym ty mówisz. Jesteś jednym z ludzi Goraka, czyż nie? Spotkałem go na ulicy, poprosił mnie o przysługę, to wszystko. Może jestem szalony, ale wierzę ci, ale teraz wyjdźmy stąd, zanim zmienię zdanie. O co tu chodziło? Nie możemy tutaj rozmawiać, idź ze mną. O, rapier miał. Weźmiemy go sobie. Dobra. To jest początek jednego z bardziej znanych zadań w Arcanum. Więc będziemy kontynuować to w przyszłym odcinku. Generalnie jeszcze mamy trochę więcej zadań pobocznych, które porobimy tutaj. Generalnie celem na najbliższy czas jest dobić około 13 poziom, zanim wrócimy do wątku głównego. Dobra, na razie tyle. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.